Cześć, siemanko, Liska z tej strony Mister Adam 15 i witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jest to ten obiecany, ten, którym mieliście wybić bardzo dużo łapek, a zrobiliście ponadto i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. I bardzo Wam dziękuję zarazem, że jesteście w stanie bardzo dużo łapek ostatnio wbić na moim kanale i jest to bardzo miłe. Niestety to jest kolejny zimowy dzień i kolejny zimowy vlog. Kurtka, czapka... Co jeszcze? No kaptur, szkoda, że jeszcze kaptur na głowę, albo szalik, tu jeszcze się nie obwiązałem, bo naprawdę jest cholernie zimno, zaraz zakładam rękawiczki, bo mi ręce odpadną. No i idziemy sprawdzać to, co jest właśnie w tym kanale obiecanym. Powiem Wam szczerze, że tak pokrótce, póki jeszcze jestem tutaj, to Wam opowiem. Tą rzecz robiłem w listopadzie... Zbierałem na nią pół miesiąca, zbierałem na nią te wszystkie części, które mam potrzebne, kupowałem, potem się to ładnie wszystko składało, złożyło się to w jeden dzień, calutki naprawdę, żeby to wszystko wymierzyć, porozcinać. Większość się już domyśliła, co to jest, no bo co mogę trzymać w kanale, jedni mówili, że to imigranci, drudzy, że hejterzy i tak dalej, ale na pewno nic z tego. Nic z tych rzeczy. Nawet tam bimbrowni też nie mam. Chociaż komentarzy było wiele, bardzo mnie to cieszyło, że jest wiele pomysłów na ten temat, ale naprawdę nic z tych rzeczy. Wszystko, co związane z garażem, tylko trzymam w garażu. No oprócz fotela komputerowego, ale to jest taki, żebym sobie mógł usiąść, tak jak wiecie, jak w biurze trochę, co nie? A tak to wszystko tu jest związane z mechaniką lub innymi rzeczami. Cholera, jak tu normalnie aż dym idzie, tak jest zimno. Kolejny dzień minus 10 lub poniżej minus 10. Tam no pomiędzy minus 5 a minus 10. Tam nie wiem, nie chcę mi się teraz myśleć, ale w tych granicach jest na pewno, bo strasznie zimno jest. Powiem Wam szczerze, że masakra. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Wychodzimy z Mazdy na trochę zimniejsze jednak miejsce, bo w garażu jest minus 2 stopnie, czajcie to. No nawet nie chciałbym się ogrzewać go, bo jeżeli miałbym go ogrzewać, a i tak miało być zimno, to tak 2 na 10. Dlatego zima jest przeważnie przestojem w moim garażu. Jest tam jakaś robota. Powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony, bo w tamtych poprzednich 2 latach przez zimę nic a nic nie mogłem zrobić. Wiadomo. No nie było tak. W tym zimę już coś mi się udało, więc jest postęp. Myślę, że tam za 5 lat to może i nawet w zimę będę pracował normalnie, już czuł się w garażu. Naprawdę to by było grubo, ale pewnie bym częściej chorował i zamarzałbym jak cholera. Może bym się tak już zahartował, że byłoby grubo. Więc nie ma co. Przechodzimy i pokazuję Wam, co tam jednak trzymam. Rękawiczki założone. Na pewno będzie cieplej. No i co? Otwieramy. Jama jest zawsze i jama będzie. To co? Otwieramy jedną deseczkę. Więcej kurzy niż potrzeba, co nie? Deseczka kolejna. Nie ma tak łatwo. Nie zobaczycie tak szybko, chociaż już widzicie. Prawie. Tak to wygląda. Z góry. Tak wygląda podnośnik kanałowy produkcji by Mr. Adamo 15. Ale zaraz otwieram wszystko i zaraz zobaczycie. Full service. To jeszcze jedną deseczkę. A te trzy deseczki, obie deseczki wyjmę, żebyście widzieli wszystko. Więcej kurzu niż tego potrzeba. Rękawiczkę z tego ubrudziłem. Kamera też się ubrudzi. No i co? Lepiej widać. Cały stelaż wygląda odtąd. Trzyma się na jednym kątowniku, przyspawane jednym z najlepszych spawarek świata. Jest to spawarka... O cholera, jak ona się nazywa. Elektrodowa, tak się to chyba powinno mówić. Na elektrody, wiecie o tym. To jest zabójcza spawarka, ona zespawa wszystko. Nawet rdze. I ona da radę. Dalej, podnośnik prawowicie 20-tonowy. Niby. Nie sprawdzałem tego na tirze, więc nie mogę, że tak powiem, przysiąść, że on na pewno 20-tonowy jest. Do tego Traverse, czyli ta cała... że tak powiem, wersja i podpora, która trzyma samochód w powietrzu. Nie wiem, czy Wam zrobić takie testy teraz tej akcji, czy nie. Zaraz zobaczymy, zaraz pomyślimy, ale chyba zrobimy Wam taką akcję jeszcze. Najadę tutaj Mazdą na to i coś tutaj podniesiemy. No tak to wygląda. Zaraz pójdziemy do kanału i zobaczymy, jak to jeszcze wygląda w kanale.
Powiem wam szczerze, konstrukcja na początku miała wyglądać trochę inaczej, ale potem wyszła naprawdę całkiem spoko i mi się bardziej podoba taka. Niestety muszę wyciągać go, gdyż można tak powiedzieć, hajtnąłem się o 5 cm. Serialnie. Poleciałem za wysoko 5 cm, nie przeliczyłem jednej rzeczy. No wiadomo, bądź żółto dzioba, jak to się mówi w takich sprawach. Rzadko jestem, że tak powiem, myślący konstruktywnie, żeby jakąś konstrukcję tutaj wymodzić. Pierwszy raz takie coś robię. I hajtnąłem się o 5 cm, które no potem no nie za bardzo to wygląda, niestety. Gdybym obniżył jeszcze tą konstrukcję tak o 5 cm w dół, to wtedy wszystko by się mieściło, mógłbym, znaczy też by tak, taka górka, ale mógłbym na luzie wjechać samochodem, a tak to niestety, gdy postawię na ten piękny trawers, to już nie jest tak różowo. I niestety nic z tym nie mogę zrobić. A tak już wygląda w pełni podnośnik kanałowy. Nawet reklama też sklepu. Tam niezły sklep widzę, tutaj będziemy mieli, że tak powiem, związany. No z tego sklepu kupowałem, to jest fajna sprawa. Droga nie jest, przyznam się szczerze, że wydałem na to chyba ponad 200 zł. Tak mi się zdaje, już nie pamiętam, dawno to było. Na całą konstrukcję podnośnik był mój, więc jego nie liczę. Ale na całą konstrukcję wydałem 300. Na wszystko. Na wszystko, co kupiłem do tego, to 300. Plus robocizna, którą sam zrobiłem, to tego nie liczę. Więc mówię, gdyby podnośnik musiał jeszcze dokupić, no to wiadomo, to by było o wiele, wiele droższe. Podnośnik był mój, trochę go zmodyfikowałem, żeby pasował właśnie do tej akcji, bo był troszeczkę inny. I tak to wygląda. A teraz sobie na luzie właśnie mogę, nie wiem, wymienić. Bardzo szybko idzie wymiana kół, tak, z letnich na zimowe, czy z zimowych na letnich, tak mówię, taka wersja. Bardzo łatwo też jest praca przy hamulcach, zawieszeniu, bo idą dwie od razu do strony do góry, wiadomo, prawa i lewa, co nie? I ładnie mogę wtedy wszystko ogarnąć. Nie muszę się męczyć z tym lewarkiem, ciągle podnosić, opuszczać, podnosić, opuszczać. Tutaj podnoszę i jest gitara. Więc co, nie ma to tamto, lecimy. Ogarniemy może jakieś testy, może Mazdę podniesiemy chociaż troszeczkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pozycja nagrywania z kanału. Już jesteśmy w trakcie testów, że tak powiem. Podnoszenia, chociaż już nie raz, nie jeden samochód podnosiłem nim. Ale testy na YouTubie, trochę się zziajałem. Cholernie zimno jest, nienawidzę tego. I powiem wam szczerze, że tak to właśnie wygląda. Niestety trochę oleju ucieka z podnośnika przez to, że no jest zima. I to raz jest ciepło, raz jest zimno. Ale tak to właśnie wygląda pod naszą Mazdą. Mazda, przyznam ci szczerze, że się trzyma jak na tą zimę, cholernie srogą zimę tego roku. Gdzieś tam niekiedy nie widać już tam ogniska korozji, ale to na wiosnę od razu pójdzie pod wyczyszczenie i konserwację, ale to i tak jest dobrze, nie ma dziur. To się cieszę. No i tak to wygląda, że wkładam sobie tu i zapitalam do góry. Już wiadomo, mówię, zimą to podnośniki chodzą tak jakby trzeba, nie mogły. Nie będziemy podnosić do góry, bo musiałbym lekkie małe ustawienia robić. Ale podniesiemy do końca. To źle przekręciłem, bo powinienem ustawić podnośnik trochę wyżej, co nie? Żeby on jak najwyżej podniósł, a ja go tylko tak ustawiłem, żeby tylko był, co nie? Bo już nie chcę tu kombinować, bo to tylko testy mają być, a nie robota normalna, zobaczcie, kolej zapierdziela. Ciężko jest niestety, ale nie da coś. Teraz podnośnik wyciągniemy do końca. Chyba koniec, jeszcze trochę idzie. Już koniec, dobra. Mówię, nie wyciągnąłem podnośnika do końca, więc dlatego no lekko, że tak powiem, jeszcze nie jest w powietrzu, a powinien być. Łapy też do końca nie wykręcałem, bo mówię, no to tylko takie testy zrobię. O, zobaczcie, z tej strony podniósł się do góry. Łapy za dużo wykręciłem prawdopodobnie. Czyli jednak, mówię, no bo to trzeba, powiem wam szczerze, trzeba bardzo dobrze poustawiać. Podnośnik trzeba wykręcić parę centymetrów do góry. Tam obliczam, ile zwoi jest do wykręcenia. Plus łapy do końca i to wtedy idzie full naprawdę wysoko. Spokojnie można, że tak powiem, jak podniosę tu,
Jakbym podniósł teraz, tak jak ja ustawiam, to dwie deski spokojnie by takie kanałowe weszły. Mi dla mnie wystarczy w sam raz. Żyć nie umierać. Full service. Mi się to ogromnie podoba. Czemu tam pokazało mi jakby wykrywanie twarzy? Czajcie ty, ale jaja. Na kamerze tu łapa pokazuje jako wykrywanie twarzy. A ta? Nie. Czy tam jest duch schowany? No, to nie, źle my to mamy widzę. I co, i teraz sobie wkładamy. Oho. I powoli. Idzie w dół. No nieźle zakrę. I już jest na koło. I tak to wygląda. Więc... O Jezu, sorry. Byłem zasłaniem, ale musiałem to wkręcić. Tak to właśnie wygląda. Tak wyglądają testy, tak wygląda mój podnośnik. Więc jest naprawdę full service. Szczerze, co mogę przyjąć do tego podnośnika, że on może być naprawdę 20-tonowy, bo żeby go pociągnąć do samego końca w dół, potrzeba naprawdę dużego obciążenia. Nacisku lub ja się muszę powiesić na nim, żeby go wciągnąć ten tłok do końca, jeszcze zimą to już tym bardziej jest ciężko, więc naprawdę on na pewno 2 czy 3 tonowy nie jest, ale akcja wygląda naprawdę przednio. Piszcie w komentarzach, jak wam się to podoba, co myślicie o tej konstrukcji, czy jest zła, czy jest dobra, czy lepiej byście to zrobili, nie wiem. Po konsultacjach małych ogarnęliśmy to, że jednak taka konstrukcja będzie dla nas najlepsza. Mówię, no hajtą się tylko to 5 cm. Powinno być... O, tabelka troszeczkę niżej. Myślę, że to ona tu powinna się kończyć. Ta strona powinna być gdzieś tu. No ale to jest jednak, że tak powiem, taka rzecz, którą się nie da wygiąć jak plastelinę. I musi być tak, jak ustawiliśmy. No, tak to jest niestety. I liczę, że... Ona się uda i tu ciągle pokazuje mi jakąś twarz, no cholera jasna. Wykrywanie twarzy 2 na 10. Widzimy się już w maździe. No i jesteśmy z powrotem w maździe. Jestem cholernie zmarznięty, jak i trochę zziejany, bo na szybko zawsze takie robienie męczy człowieka. No ale powiem wam szczerze, że sami ocencie w komentarzach. Jak to wygląda? Czy to jest przydatne? Moim zdaniem naprawdę fajna sprawa. Wiadomo, zimą, no bo jak wszystko to skończyłem, to już zaczęło się robić zimno. Były mrozy, to już tak to nie można sprawdzić, no bo wiadomo, no. Nie chce mi się przy minus 5 czy minus 2 w garażu siedzieć i coś robić, tak? I tak już marznę przez pół dnia, więc no bez przesady. Dlatego tego vloga też nagrałem, akurat miałem wolną chwilę. Obiecałem wam na weekend, więc musi być. Chociaż obiecałem wam na poniedziałek, ale za to, że miałem od cholery filmów już nagranych, no po prostu nie chciałem tego wpierdzielać. Więc wolałem właśnie przytrzymać na taki dzień, na który nie będę miał już filmu, a właśnie sobota takim wybiła mi dniem. Liczę, że wam się to spodoba, zostawicie dużo łapek w górę, pomyślicie, co tam jeszcze byście chcieli zobaczyć u mnie we vlogu, a ja wam oczywiście to postaram się nagrać. Czyli takie typowo w tamtym roku grudniowe zakupy były tam podnośnik, jakiś tam klucz, coś tam, coś tam. W tym roku zakupów grudniowych nie było, no były, znaczy dziwnie powiedziane. Kupiłem sobie grzechotkę nową, teleskopową, gdyż na pewno o wiele bardziej mi się przyda, też jako do odkręcania ciężkich śrub. No tak to nic nie przypominam sobie, żebym zakupił właśnie do garażu oprócz tej grzechotki. Tak. Takim grudniowym zakupem jak co roku była tylko grzechotka. Ale no największym zakupem, ale to było listopadowy, właśnie był ten cały podnośnik, cała konstrukcja podnośnika. Postanowiłem właśnie, czy kupić sobie coś, tak? Jakieś kombinacje, jakieś tam narzędzia, czy coś? Czy właśnie to jednak postanowiłem, że grzechotka da tam parę złotych, no może akurat ona była trochę droższa niż parę złotych, bo takie grzechotki nie są tanie. Ale cała konstrukcja dużo mi trochę kasy, no bo jednak no, że tak powiem, 300 zł na ziemi nie leży. Trzeba je wydać, więc poszło właśnie w podnośnik. Ja jestem z niego zadowolony, gdyż mojego tego tamtego, że tak powiem, grudniowego nabytku mało już teraz używam.
Lewarek się przydaje, bo ja nie mówię, że nie, ale gdy już mam jego, to nie przypominam sobie, żebym użył tamtego, gdyż od razu wjeżdżam na kanał, cyk, cyk, podnoszę tak jak teraz. Tylko wiadomo, no muszę ustawić ten podnośnik, muszę te zwoje odkręcić, łapy do góry, żeby jak najwyżej, bo ja lubię, jak jest wszystko jak najwyżej do góry, a nie jakoś tam na styka potem po prostu to złapane. Zobaczymy, przyjdzie wiosna, jak to będzie wyglądać. Wiosną właśnie chciałbym to wypróbować tak na full, zobaczyć jak to wygląda. Zawsze wiadomo, cieplej będzie, wygodniej, wszystko będzie można sprawdzić. Będę chciał też zwoje, teraz to tak tylko na oko wymierzyłem, ale to wiem, że jeszcze mógłbym to podnieść, więc jeszcze będę kombinował. Ale to myślę, że zobaczycie w jakimś wiosennym vlogu już, bez czapki, bez kurtki, czy tam bez kaptura i szalika i rękawiczkach. No ale po prostu, no teraz trochę cieplej byłoby w tych rękawiczkach, ale po prostu myślałem, że zamarznę tutaj bez rękawiczek ani rusz, chociaż kamera się tak upierdoliła, jak nie powiem co, gdzie i kiedy. Ale myślę, że Wam się podobało. Jeszcze raz Wam powiem tylko o zostawieniu łapki w górę. Pamiętajcie kliknąć tą subskrybuj czerwono i ten dzwoneczek obok, bo to przypomina Wam o moim kolejnym filmie na YouTubesach. No i liczę, że podpowiecie coś na temat vlogów, co byście jeszcze chcieli zobaczyć ode mnie. Może jakiś zimowy wypad Mazdą też nagram z GoPro na głowie, żebyście widzieli, jaka u mnie zima, ale to musiałbym się pośpieszyć, póki jeszcze taka sroga jest. Tyle śniegu od dobrych 3 lat nie widziałem, więc jest naprawdę śnieżna zima. Jak to mówią, luty kuje buty, więc trzeba zakuć, bo naprawdę mróz jest cholerny. Ja Wam serdecznie dziękuję za tego vloga, liczę, że Wam się spodobał, a ja Wam macham i trzymajcie się, na razie. Cześć!